Siema, witam na kolejnym filmie. Jak już się domyślacie, jestem w Bieszczadach. Wszystko spoko. Będziemy łowić klenie na smużaki. Jedyna lipa jest taka, że zapomniałem butów do brodzenia i normalnie muszę zapieprzać w adidaskach. Ale może i w adidaskach da radę coś tu złowić. No zobaczymy. Trochę wieje wiatr, będzie trochę przeszkadzał, ale jest nawet ciepło. 13,5 stopnia. Mamy w 6:30 rano. Nie, zobaczymy, może coś się uda dzisiaj złowić. Będziemy próbować. Do zobaczenia przy pierwszej rybce. Takie 40 plus, bez szału, ale grubiutki, strasznie grubiutki. No taki klenik,
taki... O kurczę, czekaj. O. Taki pod 40. Dzisiaj takie biorą mnie duże, ale strasznie grube i strasznie silne. Wypuszczamy. Uciekaj. Ten myślę, że taki koło 50. To już taki fajny i gruby. O, taka rybka. No nie, no 50 może nie ma, ale 45. Zaraz go zmierzę z ciekawości. 46 cm, ale zobaczcie, jaki jest gruby. Masakra. Tak, klucha. I do wody. Taki 40 plus. Fajnie biorą. Łóżkę do wody.
No, ten był duży. Ten był duży. Jestem po pierwszej miejscówce, na której wyjechało, jak dobrze liczyłem, chyba 8 zajebistych kleni, albo może nawet więcej. Takie w przedziale 40 plus pod 50. Największy chyba miał 48, którego zmierzyłem. Trafiłem, kurde, chyba bardzo dobre żerowanie kleni, bo to dopiero pierwsza miejscówka. Zobaczymy, co będzie dalej. Klenie jeszcze nabite, kurde, takie wiosenne. Strasznie grube. No i co? Idę teraz na drugą stronę rzeki i zobaczymy. Może jeszcze coś się uda dzisiaj. Jakiegoś kabana złapać. Na środku duży kleń wyszedł do służaka, ale nie zaatakował. Spróbujemy go skusić, może weźmie. Ładny, pod 50, ładnie zebrał. Mówiłem, stał na środku. Raz wyszedł. No i się udało. Taka kluseczka. Jakieś 45 cm. I do wody. Taką wieszył. Klucha. Taka. Te 40 plus, 43-4. Zarąbista. Piękna klucha.
krucha. Ja pierdzielę z wody po kostki. Masakra. Masakra. Takie. Też koło pod 50, pewnie z 40 parę. Fajny, już taki miedziany. Fajny. Kurde, na wodzie po prostu po kostki stał. Przez chwilę nie patrzyłem na smużaka, a tu buch siedzi. Grali tęczak na smużaka. Ja. Tęczak. Tęczak na smużaka. Gruba akcja tak w ogóle. No przykra sprawa, ten pstrąg niestety nie przeżył. Łyknął brąbę tak, że jeden hak od kotwicy zaczepił mu się o skrzela. I niestety musiałem go zabić. No ale... nic na to nie poradzę.